Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stories of Seasons Pioneers of Olivetown. Moi drodzy, słuchajcie, sprawdziłem, które ryby nam brakują i przyznam się szczerze, że trochę ich jest. Nawet nie sądziłem, że aż tyle ryb będzie nam potrzebnych do tego, żeby tutaj cokolwiek ukończyć, ale jesteśmy na dobrej drodze, dlatego że to jest moment, w którym możemy te ryby jakby wszystkie ukończyć. Więc zobaczymy, jak to dzisiaj tutaj wszystko będzie wyglądać. Na razie zostawiamy wszelkiego rodzaju tutaj... co my zrobiliśmy? Zrobiliśmy... Dobra, czyli lecimy z pomarańczą, z kokosem i z grape'em. Także to są rzeczy, które musimy przerobić jako dżemiki, które będą nam potrzebne. Więc to się nam przerabia. Co tu jeszcze mamy do zrobienia? Mamy Suffolk Yarn, czyli też de facto to, co jest nam potrzebne, więc bardzo mnie to cieszy, pod warunkiem, że tu przejdę. I słuchajcie, dzisiaj będziemy próbować tego catfisha nieszczęsnego wyłowić, jak i też inne ryby, więc troszeczkę tego będzie. I teraz co ja tutaj potrzebuję? Potrzebujemy tej włóczki. Aha, czyli została nam w sumie tak na dobrą sprawę tylko ta jedna włóczka do zrobienia. Dobra, to żarcie tutaj zostawimy, bo... nie przejmujemy się tym zupełnie, że tutaj tak będzie, czyli to jest ostatnia rzecz. I teraz tak, co my tu mamy? Mamy Mysterious Bite'y, Guardian Bite'y, które będą nam potrzebne i słuchajcie, musimy generalnie wyłowić raz, dwa, trzy ryby na Guardian Fish Bite'a. Nie wiem, jak to wyjdzie. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle mogę zrobić sobie jeszcze Guardian Bite'a w razie czego, ale chyba będziemy mogli. Teraz tak, mamy Orfisha na large, to by też trzeba było zrobić, ale... a może mamy? Mamy large fish bite'a, mamy small, mamy crab bite'a, mamy shrimp bite'a, shrimp bite też będzie mi potrzebny, żeby wyłowić jedną, bo to będzie lobsterek. Ale nie mamy, moi drodzy, medium. A, catfish jest na medium, czyli będziemy musieli zrobić medium bite'a, pod warunkiem, że go mam, a liczę na to, że gdzieś jest. Small, to medium będzie pewnie tu. Okej, czyli potrzebujemy zwykłą tutaj przynętę i którąś z traw, to też damy radę. No i liczmy na to, że się uda po prostu, no tak mam nadzieję, bo miło by było, gdybyśmy tutaj te wszystkie ryby tak na dobrą sprawę wyłowili. Zrobię 10, myślę, że wystarczy, w razie czego będziemy kombinować. Dobra, czyli zakładamy medium fish bite'a i słuchajcie, łowimy i zobaczymy. Catfish to jest jedyna rzecz, którą musimy wyłowić tak na dobrą sprawę. Tutaj widzę, że z rzeki. No reszta rzeczy już jest w zupełnie innych miejscach. Dzisiaj dodatkowo też mamy szansę na to, żeby zgarnąć Ermina, czyli ostatnie nasze zdjęcie, które będzie potrzebne do muzeum. Więc to też spróbujemy zrobić. Liczę, że się uda. Catfish? Ha! Nice! Super, wyłowiliśmy praktycznie od razu, elegancko, o to chodzi. Dobra, medium fish bite mi już nie będzie potrzebne. Teraz tak, co my tu możemy ewentualnie jeszcze wyłowić? Możemy, słuchajcie, sobie zerknąć do Ancient Lake'a, tylko że tu będziemy potrzebowali Mysterious Bite'a. Tak mi się przynajmniej wydaje. To czekajcie, ja sobie tutaj od razu wykreślę catfisha. Teraz tak, orfish możemy łowić 10 p.m. 12 a.m. w oceanie drugiego tego Ancient Lake Halibut. Od 2 p.m. i 12 p.m. Marlin G, czyli 12 p.m. musimy spróbować wyłowić marlina. I jak już mówiłem wcześniej, dzisiaj się skupiamy tylko i wyłącznie, moi drodzy, na rybach. Czy coś więcej nam pójdzie, to zobaczymy. Czyli w Ancient Lake'u nie wyłowimy absolutnie nic, więc zabiorę w takim razie wszystkie suction pumpy, bo mam dziwne wrażenie, że to może przez nie mi się tutaj woda nie ogarnia. Aczkolwiek, jeżeli wyłowimy resztę ryb, to tutaj po prostu przeskipujemy parę dni. Ja już mówiłem wcześniej, nie będę się bawić w ogóle w żadne tutaj zadania inne, po prostu robimy jak najwięcej się da. Więc liczę na to, że słuchajcie, że skończymy w jakimś tam okresie tutaj wszystko, więc no liczę na to, że będzie git. Dobra, tylko teraz tak, to w takim razie tak, Orfisha musimy czekać, Ancient Lake'a musimy sobie zostawić, a tam mamy trzy ryby do wyłowienia. Właściwie możemy spróbować wyłowić lobstera.
bo to będzie na naszej wyspie rybnej. Domyślam się pewnie też, że jakieś inne rzeczy też są do wyłowienia na tej naszej wyspie rybnej tutaj, ale już nie sprawdzałem dokładnie, więc zobaczymy. W każdym razie tu potrzebujemy lobstera i to będzie ostatnia rybka. Liczę na to, że wyłowimy jak najszybciej. Nie obraziłbym się. Rock lobster to nie jest ten lobster. Potrzebujemy zwykłego, podstawowego lobstera. Ale coś mi się wydaje, że to też będzie rock lobster chyba. Czy zwykły? A też rock lobster. Ja mam nadzieję tylko, że dobrze wiecie, co sprawdziłem, ale... Kilkukrotnie sprawdzałem te ryby i liczę na to, że się uda. Ale to chyba też będzie... Chociaż nie, to może nie być rock lobster. To może być lobster. Jop, dobra. Czyli mamy lobstera. Więc to są te dwie ryby, które będziemy musieli odłożyć do muzeum. Super. W sumie mówiłem wam, że zrobimy live'a, ale szczerze... Nie wiem, czy zrobimy live'a, bo idzie nam naprawdę bardzo dobrze. Mówię, najgorsza rzecz, która na nas czeka, to niestety będą te nieszczęsne przedmioty do zrobienia. To będzie najgorsza sytuacja, bo mówię, trzeba naprawdę będzie na nie bardzo długo czekać. Dobra, czyli tak, lobstera wyłowiliśmy, to mogę sobie go odrzucić. I teraz tak, shrimp bite mi nie będzie potrzebny. Co my tu jeszcze mamy? 12 PM Marlin i to będzie jako Guardian. Jest dopiero 8. To wiecie co? Możemy pójść... Możemy sobie skoczyć, słuchajcie, do Lake'a 3. Czyli Mine Lake 3. Dobra, lamy jeszcze nie są do ogarnięcia. I tu będę potrzebować Mysterious... Nie, przepraszam, Guardian Bite. I tutaj będziemy musieli wyłowić King Crab'a. Ja w ogóle nie wiem, co ja zrobiłem z tymi wszystkimi King Crabami i tak dalej, które były mi potrzebne, przyznam się bez bicia. Nie wiem. Nie wiem, co ja dzieje podziałem, gdzie je posiałem. Absolutnie nie wiem. Coś gdzieś musiało się z nimi... Musiały się gdzieś zapodziać. Dobra, tutaj w ogóle potrzebujemy tego. Musimy sobie znaleźć zejście. Będzie jeziorko tu gdzieś? Szukamy zejścia. No i chyba szukamy zejścia. O, jest. Dobra. To zarzucamy z Guardian Bite'em. Mam nadzieję też, że uda mi się go wyłowić. Więc zobaczymy. Okej, tu idzie niebieskie, to jest czerwone, niebieskie, czerwone, białe, niebieskie, czerwone, niebieskie, cyk. I Giant King Crab, elegancko, kolejna ryba. Także mogę sobie też tutaj odrzucić. Szkoda, że ten Ancient Lake nam się, wiecie co, nie ogarnął, bo jakby się ogarnął, to już też byśmy mieli tak w miarę z głowy. Bo tutaj będą aż trzy ryby. Dobra, teraz jest tak, Spotted Eagle Ray i on też jest do wyłowienia za pomocą Guardian Bite'a, ale 2 PM, a my potrzebujemy 12 PM. To tak nie bardzo nam się tu ogarnie, bo do 12 to jeszcze mamy trochę czasu. Ale dobra, to sprawdzimy sobie, wiecie co, przynajmniej czy tutaj nam cokolwiek porosło. No tu oczywiście mamy te warzywa i owoce, ale jak już wam mówiłem, darujemy sobie to zupełnie. Nie będziemy się w to jakoś wybitnie wysilać. Dobra, czyli tak, czekamy do tej 12. To wiecie co możemy zrobić? Możemy tak, pójdziemy sobie do sklepu, który oferuje nam ubrania, dlatego że ja potrzebuję generalnie 10 różnych ubrań, przebrań. A żeby je zrobić na osiągnięcie, to ja będę niestety, ale potrzebować też troszeczkę rzeczy. Więc zobaczymy, tu chyba będzie scenka. Jop, ale to wszystkie scenki sobie absolutnie darujemy. Ta była chyba od ubrań, nie? Make outfits. I teraz musimy zobaczyć, co my potrzebujemy. Głównie kloty i widzę, że głównie trawę. Potrzebujemy 10 różnych rodzajów outfitów, więc... A, zaraz, tylko że pytanie, czy to jest outfitów, czy to jest po prostu... Czekajcie, ja szybko to podejrzę sobie, trofea.
Niezdobyte. 10 articles of clothing. Więc wydaje mi się chyba, że tutaj nie ma znaczenia, co weźmiemy, ale wydaje mi się też, że chyba będziemy musieli czekać jeden cały konkretny dzień na to, aż dana rzecz się zrobi. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to w ten sposób będzie działać, więc no niestety kilka dni będzie trzeba to poświęcić. Nie ma wyjścia. Dobra, jest 11, mamy dobry czas. Marlina zaraz pójdziemy próbować łowić i od pierwszej po południu też pojawi nam się White Ermine, znaczy jest szansa, że się pojawi, więc zobaczymy, może coś się uda ograć i ugrać z tego wszystkiego. Czy ja mam 5 rodzajów trawy raczej? A nie, czekajcie, jedną wziąłem źle. Jak to tutaj z tymi trawskami jest? Ta na pewno. To jest flexible chyba, tak? Czyli flexible'a mamy więcej. Tough grass mamy, zwykła grass, smooth grass, mirage grass i... A, smooth grassa mamy, czyli mamy 5, git. No to pójdziemy zlecić budowę kilku ubrań, ale mówię, wydaje mi się chyba, że tu nie możemy zrobić tak, że zlecimy sobie więcej. Tylko chyba po jeden dzień nie można, niestety. Więc trochę czasu jeszcze na tym zleci, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Wydaje mi się też, wiecie co, że tutaj taka dobrą sprawę wbijanie poziomu. Wydaje mi się, że jest chyba zdecydowanie prostsze niż w przypadku poprzedniego Stories of Seasons. Tam pamiętam, że były dużo większe problemy. A czekajcie, ja już to zrobiłem? Tak, zrobiłem, czyli... Okej, no to tak na dobrą sprawę możemy po prostu pokupować kilka rzeczy, bo widzę, że te outfity mi się tak nie robią. Yellow Straw Hat, tego też nie mamy. Dobra, to już mamy 3, plus 1 zrobiłem, to mamy 4. To chyba czapki porobimy w takim razie. To już jest chyba 5. Szósty. Chyba 7. Aczkolwiek nawet nie będziemy to trzymać. Chyba 8. Ja zrobię na wszelki wypadek więcej o 2. Tak wiecie, just in case. Okej. Okay. To ja widzę, że ja nawet tego nie musiałem robić, to mieliśmy coś więcej, ale dobra, czyli to nam się zatrybiło na tej zasadzie, że nawet nie musieliśmy tego zdobyć, tylko musieliśmy to po prostu wykonać. Spoko. Podoba mi się ta opcja. I akurat, słuchajcie, będzie 12 PM. Te rybki troszeczkę mi się nie podobają. Wiecie, to mi się troszeczkę nie podoba, że nam się nie udało tego zrobić, no ale niestety, no jest jak jest i tutaj nic nie zdziałamy w tym temacie. Szkoda, bardzo szkoda. Dobra, czyli teraz będziemy łowić, żebym się tutaj nie pomylił, to będzie Marlin 12 PM, 2 PM. I to będzie tutaj w tym oceanie. Liczę na to, że się uda wyłowić za pierwszym razem. Byłoby miło. Ale mówię, szkoda, że ten Ancient Lake, kurczę, nam się nie ogarnął, ale jeżeli wyłowimy, słuchajcie, te ryby... to jakiś krabik chodzi. Ale jeżeli uda nam się wyłowić te ryby, które tutaj mam założone, łącznie z Orfishem, to myślę, że może sobie nawet spróbujemy zrobić jeszcze jeden dzień. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, 12 PM, więc możemy łowić na Guardian Bite'a. Powinien nam się od razu złapać. To jest rybka legendarna. To tutaj widzę idzie... Okej, powoli. Dobra, damy radę. Dobra, powinien być Marlin. Yep. No i git. Kolejna ryba do kolekcji, czyli Marlina możemy sobie już tutaj skreślić, więc słuchajcie, zostaje nam jeszcze Spotted Eagle Ray i to jest też ryba, która wymaga ode mnie... wiecie co ja teraz sprawdziłem? My potrzebujemy więcej Guardian Bite'a. Bo ja mam jeszcze dwie ryby do wyłowienia na Guardian Bite'a, a mam tylko jedną przynętę, więc trzeba go zrobić. Tylko pytanie, czy ja będę mieć rzeczy na to. Tam był chyba Mirage Grass i ten Buttercup. Ale powinno to być. O, oczywiście, że jest.
Chyba to albo to, nie wiem, która trawa, więc wezmę wszystkie. Najłatwiej. Przydęta. Tak, możemy zrobić, więc zrobię 5. Na wszelki wypadek, tutaj nam część rzeczy i tak nie zginie. A w ogóle, czy ja mam pokazane, jeżeli coś już wykraftowałem? Czy tak nie bardzo? Oj, nie mamy pokazane, czy ja już coś wykrafciłem, czy nie. O, to też będzie troszkę lipy. Tutaj jest, moi drodzy, bardzo dużo rzeczy, które ja muszę wykraftować i to są przedmioty, które jakby będą... Znaczy, i tak, inaczej. Większość rzeczy i tak wiem, które wykraftowałem, a które nie, bo nie przykładaliśmy jakoś do tego dużej, wiecie, dużego tego zainteresowania, więc jest jak jest. Dobra, teraz jest kwestia Ermina. Nie wiem, czy on się pojawi, ale jest pierwsza PM. Więc on powinien się nam zrespić gdzieś tutaj na tej trzeciej mapie. I to będzie ostatnie zdjęcie, słuchajcie, więc... Nie zwróciłem niestety tylko uwagi. Czemu ja tutaj nie mogę przejść? Halo? Zaraz, gdzie? A, tu żeśmy weszli. Dobra. Mam nadzieję, że będzie White Ermin, bo to jest, mówię, ostatni zwierzak, który nam brakuje. Ale czy on się pojawi? O, jest, jest, jest! Mamy! Zapisujemy na Morpho i jest Wild Videographer. Świetnie. Świetnie. Naprawdę świetnie. Bardzo, bardzo dobrze. Czyli tak, Erminka możemy sobie skreślić. Teraz mamy Area 3, więc w dobrym miejscu jesteśmy. Będziemy musieli wyłowić Spotted Eagle Raya. I jedyna ryba, która nam zostanie do wyłowienia, jeżeli chodzi tutaj o zimę, to będzie ten nieszczęsny, przeklęty orfisz, ale tu będziemy musieli czekać do późna i niestety, ale jest to kwestia przynęty typu rare, w sensie large. Także zobaczymy, co wyjdzie z tego. I mam nadzieję, że Ancient Lake nam się napełni do następnego dnia. To by było spoko w sumie. O, tu już na dzień dobry czerwone. Okej, czyli idzie niebieskie, białe, czerwone. Dobra. No i git. Mamy to. Także Spotted Eagle Ray. Wiecie co, mamy trochę czasu i właściwie w chwili obecnej ja tutaj już żadnej większej ryby nie wyłowię. Teraz będziemy używać Large Bite'a. I to, czekajcie, Spotted Eagle Ray to mamy zaliczone, więc moi drodzy, zostały nam 4 ryby do wyłowienia. 3 z nich są w Ancient Lake'u, jedna jest tutaj w oceanie w drugim oceanie, czyli tutaj, gdzie jesteśmy. O, przerobił nam się Suffolk Cloth, też ładnie, więc tutaj klofy też chyba wszystkie mamy już przerobione. Super. Czy przerobiły nam się... Jeszcze nie przerobiły nam się dżemy, ale to będą te praktycznie ostatnie. Dobra, to jedziemy do muzeum, zostawimy te rzeczy. Ja i mówię, teraz będzie tylko trzeba poczekać na Orfisza, tak na dobrą sprawę, nic więcej. A, żałuję trochę, że nie podekorowałem jakoś tej naszej farmy, ale wiecie co, myślę, że jeżeli ktokolwiek z was by chciał zagrać w tę grę, ja to proponuję zrobić tak, żeby zacząć to robić od początku. W sensie takim, żeby... Wiecie, zaczynacie i ogarnijcie sobie wszystko dokładnie, bo przyznam się szczerze, że to troszeczkę... No jest to problematyczne. No nie będę ukrywać, że jest to naprawdę problematyczne, żeby tutaj cokolwiek zrobić, ale lepiej chyba zacząć od samego początku już coś sobie gdzieś ogarniać. No bo tak, czasu nie zwolnicie, nic nie zrobicie, jeżeli gracie na konsoli, tak jak ja. Chyba, że na PC-cie są jakieś mody. A domyślam się, że pewnie są, bo do większości tych gier farmerskich jakieś tam mody wychodzą zawsze. No natomiast tutaj myślę, że już tak od początku trzeba byłoby sobie gdzieś mniej więcej. Ja myślę, że jakbym drugi raz zagrał w grę, aczkolwiek wiem, że raczej nie będę grać, bo to nie jest moje ulubione Stories of Seasons. Aczkolwiek gra się fajnie, bo jest sporo momentów i sporo takich elementów nowych. To myślę, żebym już od początku zaczął gdzieś tam sobie, wiecie, zresztą ze wszystkimi grami tego typu, nawet Stardew Valley czy inne Stories of Seasons. Zawsze jest tak, że to pierwsze przejście takie, wiecie, żeby się zapoznać z poradnikiem z reguły i z innymi rzeczami jest takim pierwszym, żeby ogarnąć sobie, nauczyć się wszystkiego, a dopiero później tak na dobrą sprawę człowiek, wiecie, stara się ogarnąć i jakieś tam lepsze rzeczy podokładać czy inne rzeczy zrobić. Więc to mniej więcej tak wygląda. Dobra, i teraz raz, dwa, trzy... Uuu, moment, mi tu zostało 5.
miejsc. Nie. Jak? Jakim cudem tam jest 5 miejsc? Nie, no nie gadajcie. Ja mam tylko 4 ryby do złowienia. Raz, dwa, trzy, cztery. Co tu się stało? O-o. Czy ja coś... Czy ja jakąś rybę, przepraszam, skancelowałem? Moment. To jest bardzo ważna informacja. Czy my czasem nie zostawiliśmy jednej ryby w skrzynce ostatnio? Musimy to musimy zobaczyć, bo wydaje mi się, że ja chyba zostawiłem jedną rybę tam w jednej skrzynce, więc się będzie zgadzać wtedy. A jeżeli nie, to jestem jakiś upośledzony ostatnio. Jak to wyszło tak? Czekajcie, jeżeli tutaj nie będzie ryby... Jest, dobra, giant squid, okej, okay, dobra, to się wszystko zgadza, wszystko clear. Dobra, to co, my będziemy musieli tak na dobrą sprawę, słuchajcie, poczekać sobie do tej godziny 9 po południu, żeby tutaj wyłowić orfisza, ale wiecie co, myślę, że ja sobie tutaj po prostu połowię w tym lejku drugim do tej 9 godziny i zobaczymy, bo może uda nam się ogarnąć też Ancient Mirror bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj jest. Także słyszymy się po małym cięciu. I moi drodzy, udało się wyłowić Antique Mirror. Przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się tego, bo już traciłem absolutnie nadzieję, ale się udało i to jeszcze przed godziną 9, czyli występowaniem Orfisza. Także tutaj sobie już ustawię przynętę na Large Fish Bite'a. Bardzo, bardzo ładnie, czyli zostają nam, moi drodzy, jeszcze tylko... co to jest? Antique Mirror, tak? Czyli zostaje nam Cow Helmet i Glass Slipper. Tylko że to jest niestety z Ancient Lake'a. Więc to będzie wymagało ode mnie bardzo dużej ilości czasu i tutaj głównie taką dobrą sprawę, no najprawdopodobniej dni do przodu. Tak, ale ważne, że się udało, to jest w obecnej sytuacji najważniejsze, także ja się cieszę bardzo, bardzo. Dobra, grape jamy wszystko mamy, więc zostaje nam już chyba tylko wiśnia i cytryna. Tak mi się wydaje z tych dżemików, które będziemy potrzebować. Zaraz sobie w ogóle wejdziemy jeszcze do tej encyklopedii i zobaczymy. Myślałem, że jeszcze wiecie co, uda nam się jeden dzień zrobić, ale już nie będziemy kombinować. Pa, 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 pa. Dobra, jak my tutaj mamy cropsy, mushrooms, honey, byproducts, to będzie na pewno w cookingu i to będzie jako other dishes. Tak, zostały nam dwie rzeczy, czyli tutaj z cytryny dżem i dżem wiśniowy. Super i żarcia, słuchajcie, mamy zrobione wszystkie, więc ja jestem naprawdę przeszczęśliwy, że się udało. W przypadku fishingu zostały nam jeszcze dokładnie te 4 ryby, które po prostu potrzebujemy. Super, pioneering, tutaj też mamy wszystko, ale chciałbym jeszcze sprawdzić, threadsy mamy wszystkie, klofy mamy wszystkie, ingoty, jewels też. Bardzo ładnie, z giftami będzie trochę problemu, ale spróbujemy. No tutaj nie wszystkie mamy zrobione, byprodukty raczej też mamy wszystkie. No tylko potrzebujemy jeszcze Alpaka Wool Plus, tak, ale to już wiadomo, zobaczymy jak to wyjdzie. No i dwa skarby, no i później te instalacje wszystkie niestety, także trochę tego jest. Ale mówię, część rzeczy po prostu będziemy musieli wykraftować, część chyba też da się kupić gdzieś w sklepie. Także będzie trzeba to po prostu jakoś zrobić. Ale my idziemy jeszcze wyłowić tą ostatnią rybę, która nam została, czyli orfisz. A potem już czekamy tylko aż w Ancient Lake'u pojawi się trochę wody, więc myślę nawet, wiecie co, że następny odcinek będzie chyba ostatnim. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam, muszę zobaczyć jeszcze jakie mi tam trofki brakują. No na pewno z naszą żonką trzeba powijać tam relacje na maksa. Ale myślę, wiecie co, że chyba będzie ostatni. Chyba będzie ostatni. Może wiecie co, nawet ja może spróbuję. Zrobimy to po prostu na tej zasadzie, że ja też ogarnę kwestie zwierzaków, żeby one nam się porozmnażały, te konkretne. Więc w nowym roku, z nowym rokiem myślę, że zakończymy. Bo dzisiaj jest Sylwester, z tego co mi się wydaje, kiedy ten odcinek wchodzi. Więc też wam życzę od razu wszystkiego dobrego w nowym roku. I bezpiecznego Sylwestra, smacznego i tak dalej. Także zobaczymy. Liczę na to, że się uda raczej. A od razu pytanie, co z następną serią porannego grania? Nie wiem, nie zastanawiałem się jeszcze nad tym. I jest salmon. Wiecie co, moment, ja muszę się upewnić, czy to jest na pewno ta ryba. Orfisz, Pioneers of Olive Town.
Muszę się upewnić, bo... Orfish, bo nie wiem, czy nie zrobiłem byka. Orfish, Silver, Large Fish. Mamy na Large Fisha przynętę. 9 p.m., 12 a.m. Gdzie? Area 2 Ocean, czyli tutaj i Large Fish Bite? Tak, ale to... No tak, bo salmon jest podobny. Dobra, czyli mamy czas do 12. Nie, przepraszam, tak, do 12. Dobra, to ja myślę, że standardowo wam przyspieszę. A właściwie nie musiałem wam przyspieszać, bo wyłowiliśmy Orfisha. Super, elegancko. Dobra, moi drodzy, to mamy to z głowy. O, jak miło. Czyli tak, zostają nam w sumie z tego, co widzę tutaj w mojej tabeleczce, tylko i wyłącznie rzeczy z Ancient Lake'a, więc tutaj nic więcej nie musimy i nie potrzebujemy, jakby nie patrzeć. Bardzo fajnie. Czyli jedyne, co sobie zostawimy, to Guardian Bite'a i to... I na Large Fish Bite'y... A nie, przepraszam, na Rare Fish Bite'a. Czyli Guardian Bite zostanie i... Tego możemy się pozbyć. Te trzy rzeczy mamy oczywiście do wrzucenia, ale no mówię, to będzie z tymi artefaktami będzie najwięcej roboty niestety. Naprawdę najwięcej roboty. Tutaj też sami widzicie, mamy jeszcze kilka takich rzeczy, jak na przykład jakieś tam, nie wiem, lampy, bencze, lampy i inne pierdoły. To też wszystko wiecie, co będzie do wykraftowania, ale to mówię, myślę, że ogarniemy sobie w jakimś odcinku. Ja muszę zobaczyć w ogóle te makery, które my mamy, a których my nie mamy, bo domyślam się, że części nie ma, ale wiecie co, jeszcze mamy chwilę, bo w sumie czas to nas tak mało interesuje już. Pójdziemy jeszcze na moment do burmistrza i ja sobie zobaczę, co my w ogóle dostaliśmy, bo może się okazać tak, że może ja nie muszę tych rzeczy kraftować, tylko ja je po prostu muszę mieć. Chociaż wydaje mi się, że je chyba trzeba wykraftować. To nie jest tak, że my je mamy w ekwipunku. O, dostaliśmy jakieś perfumy i drewno. Tak średnio. Perfumy mam wszystkie, tak by the way. Także, ale myślałem, że jakieś fajniejsze rzeczy dostaniemy. Chociaż 50 złotych monet. Ale Mirage Lambera chyba dostaliśmy, tak mi się wydaje. No dobra, czyli co, perfumy sprzedajemy, medale, Mirage Logi. No Mirage Logi to akurat zostawię sobie tu gdzieś, niech będą. Nawet może tutaj. Wróć, zostawiamy, halo. Dobra, to słuchajcie, ja myślę, że to ja już wspomniałem wcześniej. Następny odcinek będzie ostatnim. Ja myślę, że tak, na pewno zaczniemy przywitaniem i wszystkimi, spróbujemy wyłowić te ryby pod warunkiem, że w Ancient Lake'u będzie. Jakie wyłowimy, to po prostu będzie cięcie i już będzie ten taki finalny, ostatni moment, jak uda nam się zdobyć wszystkie rzeczy właściwie do oddania. Pokraftujemy sobie też trochę, zobaczymy jak to będzie. Myślę też, że możemy wybrać się do DLC i może nawet zrobimy to w następnym odcinku. Zobaczymy, czy w Ancient Lake'u będzie woda, jeżeli nie, przejdziemy sobie, dlatego że tam jest kilku mieszkańców, z którymi mogę porozmawiać i to nam da wpisy do encyklopedii, więc też będziemy mieli mniej rzeczy do wykraftowania. No i zobaczymy jak to będzie. Ja mówię, ja te DLC tutaj to w ogóle... W ogóle one tam, wiecie, gdzieś daleko strasznie w moim wypadku są. Dobra, ale makery, to domyślam się, że tu jest pewnie, tak, tu będzie Giant Textile Maker, tu będzie Giant Jewel Maker, tu Yarn, tu Cloth, tutaj Essence i tutaj Paint. Tak, więc nie ma tego w sumie dużo. No i te dwa skarby nam zostają, które mówię, de facto będą, są chyba najgorsze. To jeden bukiecik jeszcze można zrobić, perfumy mamy wszystkie, to już mówiłem. A no i tutaj jeszcze są... A, tu jeszcze są jakieś inne, ale to są barwniki. I też mamy jeszcze jakiś jeden śmieć, ale nie wiem skąd. Także nie wiem, co tu jest. A nie mogę tego nigdzie sprawdzić. Dobra, to co? Ja wam za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się w następnym, tak jak już mówiłem, prawdopodobnie ostatnim odcinku. Także złowimy te ryby, wykraftujemy, pozdobywamy artefakty i będzie koniec. Także spoko. Chyba pierwsza gra, którą wyplatynujemy na YouTubie, pomijając live'y. Ale może nawet i dobrze. Dobra, słuchajcie, to ja wam za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się w kolejnym, także trzymajcie się, cześć. Pa, pa.